ja po prostu lubię rzeczy takie, których nie robiłam jeszcze. I jak słyszę na przykład, że mam się, nie wiem, bić w filmie, to najpierw mnie to bardzo dziwi, a potem mówię, dobra, no to kto mi zaproponuje, żebym się biła, to mniej więcej jest to samo, no, że kto mi zaproponuje, żebym wziął udział w operze. Coś tu pachnie. Coś mi to przypomina. To te kwiaty. Te, które wyrastają na gruzach miasta. Warszawianki. Tak się nazywają. Nigdy wcześniej nie śnił mi się zapach. To ty mi się śnisz. Słuchaj, ja nigdy nie grałam. Ja nie jestem aktorką. Czuję się z tym, no, nadal nieco oszołomiona, że w ogóle to ma miejsce i że to się dzieje. Z jednej strony taka trochę przytłoczona, no, a z drugiej gdzieś zachwycona tym, gdzie to mnie prowadzi. I czego mogę się dowiedzieć o sobie w sumie nowego. I jakieś nowe zupełnie pokłady emocji muszę w sobie wydobyć. Dostałaś swoją przeszłość, Jan. Nie. Ja nie mam z tym nic wspólnego, zobacz. Przecież my nawet nie jesteśmy do siebie podobne. Inaczej wyglądamy, inaczej mówimy. Wojna, Warszawa, powstanie, to ze mną to nie ma nic wspólnego. O koniu? Nie pamiętam, kiedy się dowiedziałam o koniu. Możliwe, że byłam wtedy na jakimś spacerze i Krystian mnie złapał telefonem i mi opowiedział o tym, jak sobie to wyobraża. A i właśnie wtedy, jak się dowiedziałam, że będzie koń, to jakby Krystianowi też powiedziałam, że nie jeżdżę konno, jakby nigdy nie jeździłam. I że prawdopodobnie będę się trochę tego bać. No, przyszła od razu przywitać się do ciebie Wisterka. Abel. Cześć. Uwaga, uwaga. Okay. Niestety. No podobno jest ciężko. Teraz wystraszył go drugi koń, tak, znaczy powiedział, spoko. Chciał go odgonić. Chcesz sama poprowadzić Ładka? Mogę. Dobra, bardzo chętnie. Złapać na razie w ten sposób, wodze. Dobra. I musisz go poprowadzić do przodu i skręcać w prawo. Idę za tobą? Mhm. Dobra, i teraz możesz zatrzymać Ładka. Dobra, ja się zatrzymuję. Po prostu się zatrzymujesz sama. I on się zatrzymuje razem z tobą. To nie było takie łatwe. Ale myślę, że jako takie doświadczenie w ogóle życiowe to jest fajne. I możliwe, że to będę kontynuować, bo mi się to bardzo spodobało. Śpiewając na dworze nigdy nie śpiewałam w ogóle żadnego koncertu takiego open air, więc dla mnie to chyba takie pierwsze doświadczenie tego typu. Tak, robaki są bardzo istotnym punktem w tym, bo po pierwsze latają, a po drugie, jako Giovanna, zasypiam na podłodze, na której też sobie tam mieszkają mrówki. I czasami zdarza im się gdzieś tutaj wejść na głowę, więc w ramach koszmaru gdzieś tam się drapie, ale generalnie bardzo ciekawe doświadczenie. Thank you.
Ja jestem, to było właśnie bardzo ciekawe, ponieważ moja funkcja tutaj to jest solistka. Co mi bardzo zaskoczyło, w sensie nie spodziewałam się. Myślałam, że nie będę miała takiej nazwy, a jednak mam. W tej przestrzeni gram swoją scenę, czyli ja gram John, która jest córką polskich emigrantów, urodziła się w Paryżu i o powstaniu o Warszawie i o wojnie właściwie nie wie nic. I dostaje takie pudełko od babci, która jej przekazuje to pudełko pośmiertnie. W tym pudełku są klisze i ona, z racji tego, że sama jest fotografką, jesteśmy w ciemni właśnie, i ona te zdjęcia będzie wywoływać i jakby w tym procesie wywoływania tych zdjęć będzie się konfrontować i ze swoją przeszłością, i ze swoją tożsamością. Zawsze są tylko dwie możliwości. Umrzeć albo przeżyć. Rekonstruuję przeszłość, która tkwi we mnie jak makieta. Umieszczona tam przez kogoś innego. W związku z tym wydaje mi się to dosyć taki... To dotyczy wojny i dotyczy powstania stricte, ale wydaje mi się, że to jest dosyć uniwersalny temat w ogóle. W sensie takiego konfrontowania się no w tym wypadku z przodkinią. I że my jesteśmy powodowani pewnymi rzeczami, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy, to te rzeczy w nas są. I w sumie może lepiej wiedzieć, że są i lepiej jakoś z nimi się bliżej spotkać. No i to właśnie robię tutaj. Moja rola to Joanna Dark, Jeanne d'Arc albo Giovanna d'Arco. W operze Verdiego, z której śpiewam fragment, jest to Giovanna. Jest to chyba taka symboliczna rola, bo w sumie nie jest w żaden sposób związana z Powstaniem Warszawskim, ale w historii w ogóle świata i kobiet, które, tak jak w Powstaniu Warszawskim, też walczyło wiele kobiet. Joanna ma taki moment, moja bohaterka, w którym zagrzewa kobiety do takiego jakby, jak gdyby protestu, więc musiałam w sobie odnaleźć taką trochę jakąś złość, zbudować to na złości, której na co dzień nie czuję za bardzo, chyba nie mam z tym za bardzo kontaktu, a tutaj ewidentnie gdzieś się z tym połączyłam i wczoraj na pierwszej próbie generalnej. Był to taki najbardziej intensywny moment dla mnie, w którym czułam, że gdzieś się przenoszę. Gdzieś właśnie ta energia też ode mnie płynie przez inne osoby i gdzieś to bardzo mocno poczułam i to było takie wow. Dzisiaj sobie zdałam z tego sprawę, że właściwie ja co roku od wielu, wielu lat staram się na przykład być 1 sierpnia w Warszawie o 17. Że to dla mnie jest taka ważna data i że na przykład jak planuję wakacje, to próbuję jednak, wydaje mi się, że przez tam naprawdę ostatnie, nie wiem, 20 lat, bardzo rzadko się zdarzało, żebym nie była w Warszawie, bo akurat byłam nad jeziorem, że raczej właśnie próbuję nie być nad jeziorem 1 sierpnia.